Dzień dobry! Znalazłem świetną miejscówkę do kimania między palmami, ale zaczęło grzmieć na horyzoncie i teraz właśnie nawiedziła nas tropikalna burza, także uciekam schować się gdziekolwiek, dosłownie gdziekolwiek. Cholera jasna. Musiała być przygoda. Ja wiedziałem, że kiedyś ten dzień nastąpi. Że to wcale nie musi być pora mokra. To może być pora sucha, że przyjdzie deszcz. Schowałem się przed tropikalną ulewą, ta już w sumie przechodzi na zaporze wodnej. To jest taka pseudo nadbudówka, ale w miarę mnie ochroniła. No co, padało raptem godziny, ale tak nakurwiało strasznie, że naprawdę żaden prezent by mi tutaj nie pomógł. No cóż, deszcz za nami i oczywiście woda za chwilę zacznie parować, no bo jest po prostu ciepło. To z tego, że jestem lekko przemoczony, skoro naprawdę nie czuję dyskomfortu, a to wiele mówi o tym, że w tych warunkach klimatycznych ciepły letni deszcz no, nie jest czymś wychładzającym. No dobra, mamy godzinę prawie trzecią w nocy, ale ja jestem w sumie w śpiworze już od godziny 19. Sprawdziłem z ciekawości przed wyjazdem jeszcze, jaką mamy temperaturę. Jest 28 stopni. Jest 28 stopni, jest tuż po ciepłej tropikalnej ulewie. No po prostu jest fajnie, przyjemnie, cieplutko. Burza już za nami. Chciałem jeszcze wrócić na CPN i coś ponagrywać. Zatankować, a tymczasem okazuje się, że jest jakiś nocny targ. Nieduży, bo nieduży, ale jest. Warzywka, mięso. O, w sumie nic dla mnie w tym momencie. Jest 28 stopni, jest względnie chłodno, jak na warunki tropikalne i możemy jechać dalej. Dzień dobry, z powrotem. Parę godzin później okazało się, że dogoniłem deszcz. I tak dogoniłem go mocno. Grało jak zebra. Znalazł się kawałek dachu na szczęście jako schron. Już miałem hamak otwierać, myślę sobie, no to co innego zrobić, tworzymy hamak, przeczekamy. A to już jakiś kmer na tej budowie hamak otwarty miał, więc po prostu jeszcze dospałem chwilę, no a deszcz już przestał padać. No co, możemy ruszać dalej. I co ciekawe, w tych uwarunkowaniach klimatycznych, o ile na początku było spoko, bo było 28 stopni, potem 26 już traci tego deszczu, także temperatura była naprawdę spoko, to jednak nie tyle sama termika, co wilgoć powoduje, że organizm się wychładzał i ja też traciłem komfort termiczny. Dobrze wiedzieć, bo przecież czeka mnie jeszcze pora deszczowa. No. A ten kilkugodzinny deszcz, porze suchej, na pewno był cenną lekcją nocy. To co? No aż musiałem się zatrzymać, to jest ogromne mistrzostwo instalacji, proszę bardzo. Ta-da-da-da-da-dam. O proszę, coś takiego, hop. I hop. Coś pięknego, kameryjska robota. Deszcz już za nami, ale naprawdę to jest bardzo fajny, przyjemny poranek. Niebo jest zasnute chmurami. Aż jestem ciekaw ile stopni, bo wydaje mi się, że może być w okolicach 25, a nawet mniej, 28, ale jednak słońce nie pali, pogoda jest stabilna i wow, w końcu pierwszy taki chłodny dzień w Kambodży. 28 stopni i zasnute niebo.
i moje śniadanie. Oj, łatwo się tutaj dogadać nie było. Pani już wiedziała, że nie pogadamy, więc tylko pokazała mi rodzaj mięsa. Ja mówię, no to to. Pokazała rodzaj makaronu. Mówię, no to to. Dobra, to my zrobimy. Bulion. Jest kość z mięsem do obgryzienia. Jest makaron, jest zielonina. Były takie jakby limonki, to nie wiem, chyba się to tutaj wyciska. Co, zielonina na przegryzienie? Chyba tak każdy. Próbuję patrzeć na innych, jak to jedzą, ale niewiele z tego wywnioskowuję. No nie odnalazłem się. Oczywiście stosowałem starą, sprawdzoną metodę, czyli idę tam, gdzie jest dużo lokalsów. Tam, gdzie widać, że się je, że jest przemiał. Ale co z tego, skoro człowiek z zachodu, taki jak ja, nie ma pojęcia o tym, jak się to robi. A na pewno na tym etapie wyjazdu nie mam pojęcia. Ale dorwałem coś, co wygląda bardzo znajomo. Coś, co wygląda jak cibureki z byłego Związku Sowieckiego. I to takie też smażone. No to wygląda jak manty na Syberii albo coś, co to się nazywa. No jeszcze tam inaczej, buriacji. Tylko, że jest po prostu smażone, a nie gotowane. Pan tutaj coś takiego ma, ja pokażę. Na gorącym oleju właśnie to robi. Więc jest to coś, co z mojego punktu widzenia jest dużo bardziej znajome kulturowo i podejrzewam, że tym już skutecznie napcham kichę. No to co? No i się nie zawiodłem! Coś, co wygląda jak ciburek. Mięso, no dużo cebuli. Smaczne. Ale cholernie słodkie. Kolejny punkt tripa to taka mała miejscowość, gdzie został most. Kilkusetletni most jeszcze z czasów Imperium Angkoru. Także lecimy tam powolutku. A tymczasem mój patent na ładowanie jest na pełnej mocy, czyli solara tutaj. Ładuje powerbank. A z drugiej strony doładowuje się jeszcze z motura. Także no naprawdę myślę, że mogę być z siebie dumny. Wszystko działa i to bardzo, bardzo dobrze. Mamy łapankę wirusową. No to wygląda, przez pierwsze bramki przejechałem, teraz drugie bramki chyba. Widzę, że robi się wesoło. A spróbujemy temat poboczem objechać, tak jak teraz. Delikatnie, po cichutku. Może się uda schować za jakąś ciężaróweczką i na spokojnie obminąć tą blokadę drogi, bo tu już pierwszą część przejechałem, teraz ta druga. Chyba mi się poszczęściło, bo gdybym wybrał jakąś zbiorową formę transportu typu autobus albo coś, to już bym tam był i przechodził przez wszystkie procedury rejestracyjne. A jest to o tyle problematyczne, że tutaj są w wielu miejscach całe QR kody w tych nowoczesnych sklepach. Jest to o tyle niebezpieczne dla mnie, że jeżeli gdzieś ktoś miał coś i to wykryto, to potem z automatu wrzucają wiele osób z okolicy kwarantannę. A ja tego bym nie chciał. Miałem jeszcze taki ambitny plan, że może byś sobie odpocząć gdzieś, no bo skoro ceny nawet pięciogwiazdkowych hoteli najlepszych spadły do kilkunastu dolarów za noc. Możemy się gdzieś kimnął i ogarnął przed pojechaniem na Angkor Wat. Ale biorąc pod uwagę tę całą rejestrację, szczerze powiedziawszy, średnio to widzę, więc dobrze, że jest jeszcze młoda godzina, bo czeka mnie sporo dylematów logistycznych do rozwiązania. No i co najważniejsze, nie mogę dać się złapać przez służby. No, to chyba tyle. Dobra.
Lecimy 200 metrów od głównej drogi na Siem Reap, czyli tam, gdzie znajduje się Angkor Wat, mamy most z XII wieku, z czasów świetności Khmerskiego Imperium, datowany na okres rządów ostatniego króla budowniczego Jayavarmana VII. To taki ichniejszy Kazimierz Wielki, po nim już było tylko gorzej. Imperium zaczynało się sypać. 87 metrów długości, most z XII wieku, wow. 200 metrów od głównej trasy. Tam, z tamtej strony o dziwo zamknięty, tak zamknięty od niedawna dosłownie, od chwili, bo widać taśmy i jest to chyba jeden z wielu takich zabytków i atrakcji, które władza zamyka, bo wirus. No, Angkor Wat nie jest zamknięty, Angkor Watu wirus się nie ima, tam bilety są tak piekielnie drogie, że ja się nie dziwię, że tego miejsca nie zamknęli. Na tym się za dobrze zarabia. Ale konstrukcja, sobie nie mówić, bardzo solidna. Bardzo solidna. Daleko temu do konstrukcji Rzymian. Też monumentalnych, ale takich lekkich, często zgrabnych. Daleko temu do gotyku. To dużo bardziej przypomina naszą kulturę romańską. Czyli te wczesne średniowiecze, kiedy wiele budynków miało też charakter nie tylko sakralny, ale również obronny, więc taki most, ze względu na swoją masywność, sposób wykonania, toporność, najbardziej chyba przypomina właśnie nasze budowle z epoki romańskiej. Patrzę też na ludność lokalną, która jakoś tam reaguje na mnie zdziwieniem, czasami śmiechem i zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre dane mówią o tym, że poziom analfabetyzmu tutaj sięga 30, nawet podobno 38%. Więc dziwota, że ci ludzie nie rozumieją znaczenia kulturowego. Są dumni, są bardzo dumnym narodem, który od wieków zmaga się z Wietnamczykami, a wcześniej z Chamami oraz z Siamem, czyli z Tajlandią. Ich państwo dzisiaj ma kształt kadłubowy, ale w zbiorowej pamięci została ta trauma, ta blizna, więc oni mają tutaj trochę tak jak my z Niemcami, z Ruskimi. Z tym analfabetyzmem jest też taka jedna ciekawa rzecz, że Valentina, ta Rosjanka, z którą pojechałem na noc w teren, w dżunglę, z jej gośćmi, Amerykanami, ona sama jest tu już 11 lat, mówi po khmersku, a kiedyś nawet czytała i pisała. I mówi właśnie, że tu jest pewien problem, bo ten khmerski ma wersję wysoką i niską. Tą niską posługują się wszyscy. Natomiast w piśmie ta wysoka i ta niska to są dwie różne formy. W związku z czym mówi, że jak się dostanie jakieś pismo z urzędu, to się może czasami zdziwić. Bo człowiek tego może nie rozumieć, nawet jeżeli pisze i czyta tym niskim khmerskim. I ona sama mówi, że kiedyś umiała, ale już zapomniała. I zostało jej to wszystko tylko w mowie. Bo alfabet khmerski no, jest dość skomplikowany. Nie bez kozery łaciński tak łatwo się przyjął. Bo raz jest łatwy, no ale przede wszystkim w XIX wieku i na początku XX wieku to my kontrolowaliśmy 85% globu. Jest jeszcze coś, co mi spokoju nie daje, kiedy na to patrzę tak już z takiego dystansu. Bo jeżeli to jest oryginalny most, no przecież jest, tak. Nie wiem, czy to też jest oryginalny element, taki stary, tyle lat się trzyma. Może i jest, bo w sumie wiele tych posągów sprzedawanych obecnie jest robiona na wzór właśnie takiego jakby węża, który się rozwidla, więc prawdopodobnie jest to wzięte z kultury Angkoru i przeniesione na grunt współczesny, zrobione z gipsu czy z cementu. Ale chodzi o to, że to jest oryginalny most, który ma 800 lat plus minus, tak? I tu
cały czas widać otwory konstrukcyjne. Cały czas. Tu to wszystko. To się powtarza. Podwójne albo potrójne. Że są obok siebie, na skrajach właśnie tych poszczególnych bloczków betonowych, po to, żeby je przenosić. Tu na przykład. Tutaj. Że to po tylu latach cały czas widać. O, proszę bardzo. Tu chyba też. A jak nie tutaj, to na pewno tutaj. O, otwory konstrukcyjne widać. Ale się nam trafił kolejny piękny smaczek kulinarny. Chyba cała świnia jest. Całutka. Wow. Wow. Specjalnie stanąłem, żeby to pokazać, ponieważ mi jako człowiekowi po historii, no po prostu takie rzeczy nie uchodzą uwadze. To co po mojej prawej stronie to jest droga współczesna, co najmniej, jak nie nowożytna. A tu przed chwilą zobaczyłem ślad traktu, co najmniej średniowiecznego z naszego punktu widzenia, jak nie starożytnego, no co najmniej średniowiecznego, już pokazuję o co chodzi. Połączenie do SiemRep, droga krajowa numer 6. Wstajemy. Hop. Gasimy motor i widzimy, że jesteśmy na jakiejś bocznej trasie, która teoretycznie kiedyś mogła być jakąś ulicówką. Przejście pod drogą, w sumie to kanał pod drogą na wodę, ale krowy widzę też chodzą. Ale wystarczy zejść kawałeczek. Mamy ten sam styl architektoniczny. Prawdopodobnie ta sama epoka. Mamy identyczne otwory konstrukcyjne jak w tym dużym moście. Tylko, że to jest taka malutka, no jakby kładeczka. To jest kawałek historii. Zarastający. O tym już nikt nie pamięta, bo to nie jest duże, ładne, majestatyczne. To jest takie zwykłe, praktyczne, prozaiczne. Bo jest prozaiczne, tak samo jak tutaj. O, płynie sobie woda w trakcie pory deszczowej, chodzą sobie krowy. O, proszę bardzo. Co tu się przed chwilą wydarzyło? Auto za mną stłuczone. Trafiło w człowieka, człowiek zginął na miejscu. Policja tak dalej, mierzenie odległości. I patrzę, zawijają gościa w taki dywan, ale dywan z wikliny. I biorą go na skuter, w poprzek, między kierowcę a tylnego pasażera, co go trzyma. Tak w poprzek, jak takie, no jak taki dywan zawinięty. Także no, to było mocne, naprawdę. To było mocne, nie ma co tam wracać. Ceny są tak śmieszne, kuriozalnie niskie, że aż głupio byłoby nie skorzystać z Kimy. Przywitała mnie starsza pani, zapewne
matka właściwa, z której gadałem po angielsku, piękną francuszczyzną. Ja oczywiście swoim łamanym francuskim, co potrafiłem, to jej powiedziałem i wytłumaczyłem się, co ja tutaj robię i podziękowałem za gościnę. I od razu sobie pomyślałem, och, słychać w jej słowach tutaj pręgierz francuskiego kolonisty. W końcu jesteśmy na terytorium byłych francuskich Indochin. Tak, to właśnie ci postępowi Francuzi, inne narody europejskie, które dzisiaj pouczają nas o tolerancji, o równości, o innych tak różnych dziwnych rzeczach. Sami jeszcze niedawno, bo przecież do połowy lat 50. trzymali okupacyjne, kolonistyczne jarzmo na tym rejonie. W końcu to na francuskich Indochinach, na uprawach tutejszego kauczuku powstała potęga firmy Michelin. No i takie tam. Nie, w ogóle to było bardzo miło. I zostaje tutaj, jest tak tanio, że zostaje na 2 dni. Super. Dobra, idźmy na miasto, póki jeszcze mamy trochę dnia. Naprawdę to nie mam czasu na bujanie się po mieście, mam dużo pracy zdalnej, ale wpisałem magiczne słowo kebab w nadziei, że może tu będzie jakiś kebs, który będzie smakował jakkolwiek. Jest ich 5 w Siem Reap, z czego 3 były fejkowe, to nie były kebsy, w ogóle nie istniały. 4 jest w dzielnicy muzułmańskiej, czyli kebab, ale już bez piwka czy czegoś takiego, wiadomo. No i to jest prawdziwy kebab, w końcu robiony przez muzułmanów, więc musi być dobry. Ci widać, że pochodzą z Chińskiego Wschodu. A dlaczego czuję się bezpieczniej? To jest długa historia, nie wiem, czy mi się ją opowiadać, ale ogólnie chodzi o to, że muzułmani i chrześcijanie mają koncepcję czasu liniową, że świat się kiedyś skończy, że będzie sąd ostateczny i tak dalej. Nawet jeżeli ktoś w Boga nie wierzy u nas, to i tak jak ktoś spieprzy w życiu, to choćby był ok, to jak coś się zepsuje, to potem jest przez tego pryzmat oceniany. My mamy tą koncepcję eschatologiczną, która powoduje, że jeżeli ktoś stawia gościa na drodze muzułmanina, no to pewnie Allah stawia, tak? No i to jest próba i testuje nas. W buddyzmie, który według Konecznego na przykład niedaleko stoi od ateizmu, jest ta koncepcja kołowa, że no coś się stało, no to wróci, a to będzie inne życie, będzie coś tam innego. I jest to kołowość. Nie ma tej liniowości, która powoduje, że my cały czas myślimy, a przynajmniej tak ludzie myśleli kiedyś, a teraz po prostu przyjęli to jako element kultury, o tym, że jesteśmy oceniani. Tutaj ocenianie nie ma takiego wpływu kulturowego jak u nas. Tutaj człowiek się raczej spaja z otoczeniem, staje się harmonią, a u nas jest indywiduum, ale jest oceniany.